Hej, witajcie, tu Argo 265. Witam ponownie w FIFA 19. Mecz 21. kolejki Lotto Ekstraklasy na godzinę 18 na dziś. To pierwszy mecz, który nagram, to Wisła Płock, Legia Warszawa. Drugi mecz, jaki planuję nagrać, bo nie wiem, czy mi to wyjdzie. Będzie Arka Korona. To będzie Arka Korona, więc... Na razie po prostu nagram wam to spotkanie i myślę, że ustawię sobie na 10 minut, bo 9 to jest stanowczo krótko. Sędzią głównym tego meczu jest Ireneusz Iblikowski. Nie no, co za, jaki chłop... Jezu. Już blisko pola karnego. Co on kombinuje? Jak zawsze przykombinowują, później jest... Gra się do przodu. O. Tak się gra. A nie. Cofasz się. I co? Dziecko straciło. Teraz gra. I co? I tak. Mówię, że do przodu to się to nie. To. O. Zaraz wróć. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. I było. Do przodu, nie do tyłu. Dobra pozycja do oddania strzału. No strzela, ale świetnie, tutaj ma ustęła teraz słupek. Zjadłem przebiegłem, bo byłem obyt. Bo bramka to są tak. Jakub Łukowski. Nie, gdzie, o nie. Pa. Nie ma. No! Szt. Ależ niesamowity atak obrońcy. Wolny. Niebezpiecznie blisko bramki. Na samym początku meczu żółta kartka. Będą się chyba pilnować, jeżeli nie, skończy się na czerwonym. Serio? Jakby tak spróbować ten kart. Ale przynajmniej zmierzało do bramki. Jest okazja! Tak, druga w szansę! Niesamowita reakcja kibiców! Mamy na realizator pokazał tę bramkę z innej kamery. Nie uda nagrać tego drugiego meczu, nie wiemy, ale... Może uderzać na bramkę, ale wspaniale! Cudownie dograł! Furman? 10 minut i czasem dużo wolniej. Blisko pole karne. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Dużo
Gdzie tam? Gdzie tam był faul? Wspaniale to zrobił, spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie zimną kwiatką go obrał.
przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Ma z kim rozegrać tę akcję. Jakub Kulkowski. Proszę, udało się. Znów przy piłce. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No, na dobrych chęciach teraz się skończyło. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przy wielkiej korzyści, bardzo słusznie. Może stąd strzelać! Oddalają grę od strefy obronnej. Dobra okazja do oddania strzału! Można powiedzieć, że strzelał panu Bogu w okno. Podania w środku pola. Strzela! Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. No strzela! Ach, to mógł być jego drugi gol. Trochę zabrakło opanowania w tej sytuacji. Poczekajmy na następną. Trochę
dobrze, jeśli chodzi o przebieg. Jak sądzisz, zmienią coś w grze w drugiej połowie? Muszą coś zmienić, jeśli chcą powalczyć. Obrona wygląda jak dotąd fatalnie. Non-stop popełnia błędy. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. Salvador Agra. Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Boiczuk. Złe podanie i strata w środku pola. Uderzenie, ale wspaniale. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. No, będzie gol? Pięknie interweniuje. Daleko wybijają. Legia rozpoczyna od rzutu z autu. Och, piękna interwencja. Pokazał pełną klasę bramkarską. Salvador Agra. Strata i przy piłce rywale. Dobrze się znalazł, wybił piłkę z pola karnego. Dobra okazja, pewna interwencja, ma piłkę w rękach. Trzeba postawić na nich. Żyj kryje, jest okazja. Wybijają teraz do przodu. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę.
się zabrać piłkę bez fałdu. Jakub Łukowski. Odzyskali piłkę w środku pola. Jest krok. Nie ma gola. Rozstrzała. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? No, będzie zmiana. Bardzo dobry odbiór. Gwizdek sędziego, faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Było czysto. Poza boczną linią piłka będziemy mieli rzut z autu. No i zgłaszam, że to było czyste. Nie faul, to była czysta piłka. Przeciwnicy przejęli. Wygrany ten pojedynek 1-1. Ma trochę miejsca na strzał. Tak, tak, mamy bramkę. Niech mi w siatce kapitalnie to zrobił. Ale zarabiał wyczucie, wpuszczając to na boisko. Nie zdążył się jeszcze rozkręcić, a już strzelił bramkę. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę przy mieczu, a następnie zimną krwią pobrał bramkarza. Piękna bramka. Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. Furman. Podniesiona chorągiewka, spalony. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Strzela! No, tym razem nie wyszło. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Cezary Stefańczyk, Dominik Furman, Michał Kucharczyk, dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Salvador Agra. Będzie rzut wolny dla Legii. Uderzenie w stronę bramki. Tak, bramki, bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze.
dobra interwencja. Cezary Stefańczyk. Mecz zostanie wznowiony od rzutu za autu dla ręki. Za krótkie podanie. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Groźnie, ale zdążyli na czas. Zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. Nie, dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Brawo, ładnie odebrał. Dominik Furman. Szansa na oddanie strzału! Nie, z tego nie będzie bramki. Ostatnia akcja. No teraz jest. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. To wszystko w tym meczu do usłyszenia w następnym, jeszcze dziś. Jeszcze dzisiaj może się uda nagrać następny mecz do usłyszenia. Trzymajcie się, ale to się żeby nie zapomnieć. Cześć. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Z dzwoneczkiem komentarzy. W tym meczu to na razie tyle, a jak mi się uda na drugi, to się słyszymy, jak nie, to nie, to do usłyszenia innym razem. Trzymajcie się i cześć!